Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Neptunii. Jak dobrze pamiętacie, cały czas byliśmy tutaj w pierwszej lokacji, w pierwszym dungeonie. O, właśnie, się tam pojawił przeciwnik za nami, czyli taki dźwięk zwiastuje pojawienie się ich. Ciekawe. Nie wiem, czy chce się na pewno bić ze wszystkimi. Wiem, że jedną rzecz chcę zrobić na 100%, czyli przeszukać jak najwięcej miejsc, właśnie, poznajdować te wszystkie skarby tutaj. Live fragment, okej, to idziemy dalej. Ja wiem, że się ta gra o dziwo dobrze przyjęła. Jestem naprawdę w szoku, że ta gra się dobrze przyjęła. Przy tym, że no ja się nie spodziewałem po prostu, że dobrze ją ogram. Ale to chyba już był w ogóle koniec dungeonu, tak? Naprawdę? Yes! To co ja w ogóle w tym poprzednim odcinku mogłem od razu wyjść w ogóle? Myślałem, szczerze, że naprawdę on będzie dużo dłuższy. Myślałem, że jeszcze coś nas tam czeka, albo kolejny poziom, kolejna warstwa tego dungeonu. Nie. Okazuje się, że to już tyle. Doszliśmy do miejsca, w którym nas znalazła kompa. Wyjaśniliście mi, że Neptunia to jest rzeczywiście Sega. No, powiedziałbym, że nie do końca mi to pasuje, ale okej, niech tak będzie. Tak jakby zupełnie mi ona nie pasuje do Segi, ale byłaby już martwa. O Jezu. No, zaczęło się. Koniec głupich żartów. Nepu. Źle skończy, ja wiem, że wy tylko dlatego to oglądacie, bo robię nepu i tak dalej. Taka jest prawda. Zaraz będzie nepu znowu. Nie mogę z tego nepu. Powiem wam tak, jeśli ktoś gra tutaj z angielskim dubbingiem, wyrażę się w bardzo niestosowny sposób, jest kompletnym idiotą. Japoński dubbing jest tutaj konieczny moim zdaniem, chyba że rzeczywiście mamy, nie wiem, całą społeczność, czy osoba dana jest niewidoma i rzeczywiście nie jest w stanie tego czytać. Ale wtedy raczej nie jest w stanie w tę grę grać, znaczy jest na to bardzo mała szansa, więc ogółem chodzi mi o zdrową, normalną osobę przeciętną. Jeśli ona gra z angielskim dubbingiem, to jest kompletnie głupia moim zdaniem. To nie ma sensu, żeby grać tutaj z angielskim dubbingiem, z całym szacunkiem. Nie wiem, jak można nie lubić nepu. Ja nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak brzmi to w angielskiej wersji. Bo boję się, że będzie bolało. Że bolałoby mnie w uszy, gdybym to usłyszał. Szczególnie, że często w tych angielskich wersjach też się tak nieudolnie wręcz odgrywa te postaci. Ale dobra, przejdźmy już dalej, żeby nie było tak, że was znowu trzymam 30 minut na jednej cutscence. O, czyżbyśmy jednak kontynuowali ten dungeon? To trochę prawda. Czego ci brakuje? Właśnie dlatego czasem ściągam okulary, moi drodzy. Przy takich grach po prostu nie da się mi dzielić, bo facepalm aż sam się rzuca na twarz, no. Naprawdę. Znaczy, rozumiem, jeśli jej pamięć rzeczywiście... Ej, to by było ciekawe, gdyby jej pamięć rzeczywiście była gdzieś rozsiana pod dungeonach w postaci, nie wiem, Memory Stick, tak? Bo Memory Sticky były PS2 na przykład jeszcze bodajże. Czy w postaci jakiegoś innego, wiecie, po prostu dysku, fragmentów dysku. To by było dosyć ciekawe, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby to rzeczywiście stworzyli. To nie było śmieszne. To było głupie.
zaczęło się. No w sumie jestem ciekaw, czy rzeczywiście coś tutaj znajdzie. Znajdą. Wiecie co, jedna rzecz, którą mogłem zrobić, to mogłem rzeczywiście troszkę więcej powalczyć. Mogłem pozużywać MP, to były bodajże te punkty, czy SP points, te, które nam dawały możliwość rzucania czarów w cudzysłowie, w sensie używania ich skilli. Mogłem im trochę tej, z nimi trochę powalczyć, mogłem je trochę bardziej wyekspić. Bo wydaje mi się, że po skończonym dungeonie one i tak wrócą do pełni swojego życia. Mam takie wrażenie, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. O, dawaj mi się grunt pod stopami. Super. Ale zaraz się pewnie przekonamy, jak to wygląda. O! Ej, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Super mi się podoba to tło. Bardzo lubię tego typu klimaty, bo to wygląda bardzo tak futurystycznie, tajemniczo i jednocześnie trochę jak galaktyka przez to, przez ten efekt, który jest nałożony tam zaraz za Nepu. Na górze, znaczy za Neptun, tak? Za Neptunią. Teraz się okaże, że Neptunia na niej stoi albo coś. Wybaczcie, jeśli ją trochę zagłuszyłem. Ciekawe będzie, jak się okaże, że ona stoi na kompie albo coś. Tak, wolę się powtórzyć na wszelki, gdyby mnie nie było słychać przez to, co krzyczała Neptun. Ta się chyba trochę zraniła, bo widać, zapłakana cała. Właśnie to mówiłem w kontekście japońskich zdań, one trwają po prostu tragicznie długo niekiedy. W ogóle wychodzi na to, że nikt nie wiedział o tym podziemnym kompleksie jaskiń czy różce podziemnej, przynajmniej jeśli chodzi o lokalnych, bo kompa jest teoretycznie lokalna, znaczy lokalną osobą, która tutaj mieszka. A co ciekawe, są barierki, jest wszystko tak, wygląda jakby ktoś tutaj po prostu to dosłownie no, konserwował i utrzymywał w porządku. O czym ona w ogóle mówi? O czym wy mówicie, kobiety? Pokażcie mi to. Złota. Nepu nepu! A soko ni ookina monster san ga iru desu! Nepu nepu. Czyżby boss? Taskete hoshii desu! O, taskete. Znaczy jedno z niwelsów, które rozumiem po japońsku. Kompa ga monster ni tsukamatte! Anna koto ya konna koto sare chatteru yo! Czemu jest zacenzurowane? Dlaczego w wersji angielskiej jest zacenzurowane? Halo! Ja nie rozumiem. Jak to jest ani tego typu rzeczy po japońsku? Znaczy nie było przekleństwo, ale no. Dlaczego to jest zacenzurowane? Halo, proszę twórcy to naprawić. Chyba rzeczywiście w japońskim było dosłownie, ona powiedziała, że cenzura, tak? W tamtym miejscu. O Boże, fan serwis. Złoto. Jezu, o nie, zaczęło się pisanie z gwiazdkami. Czuję się, jakbym widział niektóre moje rozmowy na różnych platformach. O Jezu, czy to jest jakieś nawiązanie do Pokemonów? Jezu, jeszcze ktoś do mnie dzwoni. Dobra.
Zaraz będzie trzeba przerwać. Muszę niestety odebrać. Dobra, moi drodzy, miałem naprawdę długi telefon, więc minęła niemalże godzina. Tak, niestety czasem się zdarza, tak? To są takie rozmowy. Ale wracając do samej gry. Neptunie oczywiście zdziwi, kto to komentuje, tak? Historia! O Jezu, historia wróciła. Znaczy historia, ale historia. Tak będę ją nazywał historią, tak samo jak Neptun nazywa Neptunią. Nie mogłam się powstrzymać. O, Neptunia sobie coś przypomniała w końcu. Wybacz, znowu nie jestem w stanie do końca przypomnieć sobie... Znaczy, jakby jest ten trzy kropek, to czasem ta postać przerywa tak na dłuższą chwilę, czasem na krótszą i nie jestem w stanie naprawdę przewidzieć czasem, czy jeszcze doda coś. Więc staram się czasem wbić między to, czasem mi się nie udaje, więc przepraszam, jeśli naprawdę będę gdzieś tej postacią wchodził bardzo w paradę. O, czyli Neptunia jednak pamięta ten sen. A po co pomagać kompie? Niech sobie gadają dalej, tak? Typowa japońska gra. Jeszcze pytanie do historii, czy może pomóc. Znaczy dobra, ona jest niebiańskim głosem, tak? Mrs. Heavenly Voice. Outright Divinity, co to jest? Co oni mają przez to na myśli jakby w grze bezpośrednio, bo trochę nie wiem. To jest umiejętność? Właściwie to samo. Tłumaczenie Neptun, co ma zrobić od podstaw? To, czyli w sumie wydaje mi się, że to jest takie nauczanie jakby... Jak ona już była potem tym strażnikiem, znaczy strażniczką dokładnie mówiąc, tego królestwa, to jest w sumie to, jak ona pewnie była do tego szkolona, tak zakładam przynajmniej, że na tej zasadzie to tak działa. No ale mniejsza, dowiemy się za chwilkę. Oczywiście. Uwielbiam czasem te reakcje tych postaci, to są piękne. To mi się podoba trochę w japońskich tych wszystkich, czy to anime, czy w mangach, czy nawet w grach, że postawicie im coś niemożliwego, co też się przejawia trochę w japońskim społeczeństwie, jakby na to nie spojrzeć. Postaw coś niemożliwego i tak to przeskoczysz, tak? Będzie próbowała ta postać, czy ta osoba to przeskoczyć. To mi się tak strasznie podoba, lubię po prostu to. Lubię to, bo w pewien sposób też oddaje to moje podejście do życia, tak? Postaw mi ścianę, to jeszcze spróbuję, będę walił głową w mur, aż go przebiję, tak? Podoba mi się to, po prostu bardzo to lubię. Ciekaw jestem, czy to będzie bardzo bolesny proces, bo coś mi się tak wydaje, mam takie wrażenie. Myślałem, boję się, że nie chcę, żeby to, czekać, to było Madoka Magica, czy nie, to był jakiś hentai, nieważny. O nie, zwłaziłem się właśnie, ale w jakimś hentaju była pewna transformacja, której bym tutaj nie chciał zobaczyć, bo na pewno nie chcę bana. Ej. Kozackie, w sensie Neptun naprawdę wygląda kozacko w tej formie. For me, Purple Heart. Hi, Sorega Neptun san no shin no sugata desu. Nepu Nepu no sugata ga kawatta desu. Sugoi. Karada no naka kara shikara ga afurete kuru. Kore nara makeru ki ga shinai wa.
Podoba mi się strasznie jej głos, jest bardzo przyjemny, bardzo lubię ten ton głosu kobiet. Znaczy, chodzi mi oczywiście o anime, tak, i wszelakie japońskie twory. Jakby tutaj raczej mówimy o tym zakresie zazwyczaj. Jeśli już coś mówię w kierunku tej gry, to pamiętajcie, że mówię tutaj w kontekście bardziej Japonii i ich kultury, czy ich tworów kultury. Zobaczona... O kurde. Ej, to jest naprawdę kozackie. I mamy tutaj potwora. O nie, wiecie co mi to przypomina? Przypomina mi to strasznie Quellar. My w ogóle mamy dwa ruchy teraz. On zaczynał, ale my mamy dwa ruchy. O, jeszcze my latamy. My już nie tylko chodzimy, ale i latamy. Wiecie co? Cross combo. Cross combo. Lecimy z nim, moi drodzy. Dobra, jeszcze raz, to samo. Cross combo. O, dobity, pięknie. I udało się! Oj, memory increased! 64 MB! O Jezu! A nie, naprawdę, strasznie mi się podoba Neptune w tej formie. Jest naprawdę genialnie, dużo bardziej niż w tej formie małej. W sensie loli. A ktoś mi w ogóle powiedział, że to jeszcze nie jest loli, bo będą jeszcze bardziej loli i ja takie... Io. Halo, FBI mi zaraz tutaj wbija. Że oni mnie... I szukają prawda za te wszystkie żarty o loli, to jeszcze słod mi tutaj dowalą. Oczywiście żarty żartami, no ale wiecie o co mi chodzi. I level up. W ogóle jak... Zauważcie, że ona się też wypowiada w zupełnie inny sposób po tej ewolucji. To jest też super rzeczą. Podoba mi się to, że zupełnie się też zmienia jej charakter i jakby dojrzałość. A co było też fajne, to że Company dostała expa, bo ona nie brała udziału w walce, tylko była przetrzymywana przez tego bossa, więc szacuneczek za takie małe rzeczy, bo to jest jednak dopracowanie gry. Prawidłowe dopracowanie gry. No i znowu się zmieniła. Ja myślę szczerze mówiąc, że ta transformacja będzie dużo bardziej bolesna dla niej na przykład, że wiecie, jakby nie... Ja tutaj przełożę to trochę na komputery, tak? Jest emulator, który tylko i wyłącznie emuluje dane środowisko, który nie jest pełnym softwarem danej... nie jest przystosowany do podzespołu. Dlatego zakładałem, że przy tej transformacji ona może nie tyle będzie zmęczona, co będzie to po prostu bolesne. Będzie musiała się w jakiś sposób przekonwertować do czegoś, czego nie zna. Wybaczcie, to jest takie myślenie już totalnie... Ja jestem na studiach technicznych, tak? Jakby lepiej, nie powiem czym, trzeć po żwirze, niż studiować na AIR-ze. Dziękuję, AIR. Się tak wybrał, lipki. Nieważne. Przechodzimy dalej. Podoba mi się to, co jest w ogóle też rzeczą, której nauczyłem się troszkę przed tą grą, ale gdyby nie pewne wydarzenia, to nie wiedziałbym o tym, że w taki sposób dziecinny oni mówią, wypowiadają te słowa w stylu thingy, yesy i tak dalej, tak? To jest takie właśnie bardzo dziecinnie przełożone, tak jakby jak u nas jest zdrobnienie, to mniej więcej w ten sposób u nich działa to dodawanie tego Y-ka, tak? Czy odpowiednia intonacja przy tym. To taka kwestia już językowa. Nieważne, co my się skupiamy na innych tych rzeczach, które trzeba robić. O, teraz ta się ogarnęła, że rzeczywiście jest historia jeszcze tutaj. A przepraszam, to jest Historaru, a nie history. Nie, dla mnie to nadal jest history, tak? Ja przepraszam, będę ją tak nazywał, bo po prostu jest dla mnie łatwiej językowo. Bo mógłbym oczywiście mówić tutaj jak Japończycy, tutaj, jak to wypowiadają Japonki w sumie tutaj. Nie mówię tutaj o butach, jak ktoś mi... O butach, tych klapkach, nie o tych Japonkach mówię. Stop! Lipki, stop! Jest za daleko. To jest Nepu, to jest jeszcze Hisu, super.
Czyli histi, ale hisu bardziej bym to powiedział. Jakoś bardziej mi się podoba to jednak to, jak oni zdrabniają po japońsku, aczkolwiek imiona staram się jednak przekładać na nasze, tak? Znaczy na nasze, albo ewentualnie na angielski. Właśnie. Zobaczcie, tam troszkę pominąłem dialog, bo tam było jeszcze jedno zdanie, ale naprawdę one nie są aż tak ciekawe, żebym je zostawiał często. Więc naprawdę przepraszam, jeśli gdzieś tam pominę coś. Spierdalamy! No w sumie wywaliłem mu tylko dwa kombosy z... Znaczy cross combo dwa razy tylko, to... Masz szansę, że to był jakiś wielki pająk z dupy wzięty, jakimś totalnie Darkest Dungeon, to... Chyba mógł być żywy. O czym mowa? Soriła, kagino kakiera. Watasini hodoko sareta. Fui otoktame no kagino hitotsudes. Wiecie, jaki klucz? O co chodzi? Gdzie? Co? Czy to chodzi o to rozszerzenie pamięci? Isun-san, fui sarete run desu ko? Też trochę nie ogarniam, bo zgubiłem nagle wątek. Może dlatego, że nie nagrywałem chwilę jednak tej Neptunia. Może po prostu przez to, że dzisiaj na odcinku miałem godzinę przerwy pomiędzy fragmentami. Nieważne. Onegai desu. 4 つの大陸に1つずつ隠されている鍵のかけらを集め、私の封印を解いてもらえませんか？Czyżbyśmy musieli zdobyć wszystkie fragmenty kluczy, aby móc otworzyć, uwolnić historię? Na to wychodzi. Nie, i tak, ale... Ima mi tajna monster to tatakao nakcia ikenai da yo ne. Sore te abunaku nai? Troszeczkę. Totemo kikenna tabi ni naru to wa omoimasu. Tak, uważasz, że ciebie będzie w bezpieczeństwie. Piszemy się na to. Ile się spodziewałem. No czy inaczej, no potrzebuję, żeby przywrócić pamięć. No nie dziwię się. Między innymi takie zdania po japońsku są cudowne, ponieważ brzmią jakbyście po prostu napieprzali jakiś japoński rap. Przy okazji polecam, jakby ktoś nie słyszał jeszcze japońskiego rapu, to jest złoto. To jest absolutne złoto. I to mówię o takim typowym, ulicznym rapie, tak? Takim undergroundowym, powiedziałbym wręcz. Naprawdę, to jest coś pięknego, czego się po prostu nie zapomina. Brain loss, to było coś pięknego. Podoba mi się to jak głupio, bo przepraszam, ale to jest naprawdę dla mnie tak głupie. Zostało uzasadnione, no a potem pojawiły się potwory, więc moja szkoła pielęgniarska jest zamknięta. Ok. Trochę tutaj nie pasuje mi to, w jaki sposób zostało zapisane to po angielsku, bo... Gdyby ta postać, rzeczywiście ta historia mówiła, tak sylaba po sylabie, to by mi to bardziej pasowało. Nieważne, czasem po prostu mam takie rzeczy, że nie zawsze mi pasuje napis do tego, jak do stylu wypowiedzi postaci. No, a mniejsza, to jest całe lipki, tak? Zawsze się skupia na takich rzeczach. Jak żeby inaczej. Może jestem dziwny, ale usłyszałem ją całkowicie wyraźnie. W tym momencie by nam się przydał
Przydałby nam się język angielski w dialogu, ponieważ postać znowu mówi coś, co jest tutaj zupełnie inaczej zapisane. W sensie ona wypowiada pełne zdanie, a my widzimy tylko fragmenty. No ja przyjąłem sam tego jednego zdania, tylko nie zrozumiałem, ale jest dobrze. Nie ma tragedii. Nepu. Czy dobra, przepraszam, już przestaję. Więc ja nawet nie wiem ile ja mam nagrania już teraz. O! Jestem Hard Drive Divinity HD. O Jezu, okej, dopiero teraz skapowałem, że to jest... O nie! W sensie, nie! Jak bardzo zawaliłem! Teraz dopiero rozumiem. Najgorzej. Use the right back button to change the comment. Znaczy, RB to jest... Ja bym nazwał RB, znaczy jako right back, bo to jest ten pierwszy, a drugi jest right trigger, tak? Więc jakby wybaczcie, jeśli to nie jest prawidłowa nazwa. Use the right back button to change the command window to display the HDD and press Y to activate. By sacrificing 20% of their max SP, nie pamiętam rozwinięcia teraz, Neptune and the other can activate their CPU forms. Okej. Okay. Czyli możemy stać się prawdziwymi procesorami, tak, przepraszam. Ale to było inaczej jakieś nazwane tutaj. Tylko, że po prostu te skróty, o Jezu, to jest tak pięknie wplecione. Podoba mi się to, uwielbiam to naprawdę. When HD is on, the processor units... O właśnie, processor units? A nie, czy dobrze mówiłem? CPU. Computer processor units. Activates and their powers and are amplified for a stat boost. Pytanie, jak długo one są aktywne. Chyba na całą walkę na to wychodzi, ale 20% to jest sporo. To jest sporo SP-ków jednak, jakby na to nie spojrzeć. Pytanie, jak bardzo nam to daje i jaki bonus ze statystyk nam to daje, bo nie jestem pewien. Najmniejsza o to. Lecimy dalej. Nepu Nepu, kore kara tabi ni deru tame no kaimono ni ikun desu ga, issho ni dou desu ka? On nie mówi mi, że teraz będą wszystkie tutoriale dotyczące sklepów, jak ja to wszystko zrobiłem w drugim odcinku. O Jezu, jak ona się cudnie opisuje. W ogóle tak teraz... Myśląc, to kompa jest pecetem, tak? Jakby ona symbolizuje pecety. Kiedy pecet, czy Microsoft, czy Apple, czy nasze Apple, czy nie wiem, twórcy Linuxa, czy kiedy oni pomogli Sedze? Bo jakby ja to odwołuję cały czas do historii rzeczywistych, czy to konsol, czy rzeczywistej historii technologii, tak? Komputerowej i konsolowej. Kiedy tam była jakaś taka współpraca pomiędzy PC-tami a Sega, nie wiem. Bo przypomnijmy, Neptune to jest Sega, Kompa to jest Kompa, jeszcze było Nintendo, był Xbox i Nyan Station. Przepraszam, dobra, koniec głupich żartów, starczy. Planetune wa kyotsu no taeriku no naka de mo ichiban hatten shite iru kuni nan desu yo. Naprawdę jest najbardziej rozwiniętym, tak? Czekajcie, czy ja nie przetłumaczyłem tego źle? Chyba tak. Najbardziej rozwiniętym, to niedobrze, bo jeśli pójdziemy na przykład do innego landu, tak, czy do innej strefy, to będzie oznaczało, zakładając, że będziemy odcięci od tej strefy, to będzie oznaczało, że tam będziemy mieli tylko gorsze rzeczy. Kapa, przynajmniej tak by wychodziło z logiki, tak? O Jezus, znowu o tym pudingu. Leno dokutsu no uwasa, kiita ka? 最近発見された洞窟のことだろう。まさか森の地下にあんな洞窟があったなんてな。Chyba już wiem, gdzie będziemy szli w następnym odcinku, znaczy w następnym odcinku, co ja gadam? W dalszej części tego odcinka. 実はそれだけじゃないんだ。あの中にはすごい数のモンスターがいるらしいんだ。ネット掲示板ではあの洞窟こそモンスターの巣なんじゃないかってもっぱらの噂だ。おいおい、マジかよ。それなら大発見じゃん。
To brzmi cool, no, po prostu, naprawdę, czy rodzenie brzmi cool? Jak dla mnie nie. Przepraszam, wystarczy, głupie żarty. Ale... Kim lub czym jest gildia? Maszkajo. Hokano kuniwa, Megami sama ga sento ni tatte monster o taiji shiteru tte no ni. A wybacz, znowu im przerwałem chyba. Popo? Nepu nepu. Tabidatsu mae ni hitotsu oshigoto o shite mo ii desu ka? Ima no hito tachi ga hanashite ta doukutsu no chousa tte yatsu? Hai desu. Konna watashi demo Planetune no tame ni Właśnie znalazłem kolejne słowo, którego nie rozumiem, nie wiem czym jest klacji. Naprawdę nie wiem. Nie jestem pewien też, czy nawet się tak wypowiada. Będę musiał to sprawdzić, jak sobie znowu o tym przypomnę, bo... Nawet nie sprawdziłem rzeczy z odcinka pierwszego, ja przepraszam, ale zdarza mi się. Kappa. Czym jest gildia? Ale nie wiem czym jest Gidia. O! Remake system. The remake system allows players to unlock new items and dungeons through plans. O! Czym są plany? Remake system features. Add and change game systems. Add dungeons, add monsters, item development, etc. When an item is developed, the item will be added to the shop. To już przeczytaliśmy w sumie tutaj łącznie. Ja będę jednak strzelał tylko to, co jest na dole. I ewentualnie tutaj rozkładał kolejne rzeczy. The subjects listed under the plans menu can be created through use of materials obtained through dungeon and drops. Jezu, za dużo informacji na raz. Jak my tworzymy te plany? I co mają te plany na celu? Bo trochę nadal nie ogarniam. Czy plany... Hej, czekajcie. Nie ogarniam nadal, jak te plany mają dokładnie działać. Some plans can be toggled. Chyba tak się to czytało. On, off, but cannot be toggled. Jest, mam nadzieję, że naprawdę nie trzeba tego słupka źle, bo nie pamiętam, jak się wypowiada. While in a dungeon, so make the change while outside the unit. A dungeon. Chciałem powiedzieć D znowu. Okej. Okej, okay, no, nadal nie ogarniam do końca, jak to działa. Plans add subjects which can be created under the remake system. Confirm the plans you obtained and at the plans menu. These plans can be obtained in dungeons as rewards from enemy drops. From events and more. Okej. Okay. Są rezydenci, znaczy residents to są mieszkańcy, powiedzmy. Treasures, quest rewards i monsters. To wszystko wchodzi w plan, tak? Nadal nie ogarniam, jak to ma działać. Nie jestem w stanie sobie tego po prostu mózgiem objąć. No przepraszam, że tak to ujmę, ale rzeczywiście nie jestem w stanie na razie tego pojąć trochę moim umysłem. Bardzo ograniczonym zresztą. Dobra, wychodzimy. Co tutaj mamy? Mamy jakieś rozmowy, tak? Więc co, to zróbmy to, bo będzie trzeba niedługo kończyć odcinek, a ja nie chcę za bardzo też przeciągać. Mrs. Manuel, about this symbol attack. Attack an enemy symbol before you come in contact with them. No shit, Sherlock. Znowu Mrs. Manuel. About the treasure search. There is a hidden treasure in each dungeon. Use treasure search to scan the dungeon to find the hidden treasure. O, ja chyba właśnie go nie znalazłem w poprzednim, bo zapomniałem o tym całkowicie. Ups. Dobra, zobacz, mamy event guildii, mamy nowe informacje. Od Shakeko. Last time I walked to a sound of something piercing the ground. Now I can't sleep anymore. Okej. Okay. Znowu Shakeko, typowo. Dobra, zobaczmy, co jest w ogóle w sklepie. Healing Grass i Detoksyna. No właśnie, my możemy tutaj dla odpowiednich, tak, z nich kupować od razu. I tutaj mamy również od razu porównanie tego wszystkiego.
Jak tak patrzę na ten bambusowy miecz, i tak na niego nie stać. Tutaj są rzeczy cały czas. A zobaczmy, co możemy sprzedać. O, sporo tych rzeczy, ale one będą materiałami do craftingu, z których będziemy tworzyli plany, jak się nie mylę, więc lecimy do gildii. Aż tutaj będzie rozmowa. Trochę tak futurystycznie wygląda gildia, no ale w sumie jak całe miasto. Czy gildia jest w sumie takim trochę, przepraszam, że to tak głupio ujmę, ale naprawdę, nie obraćcie się na mnie. To jest po prostu urząd pracy. Czy chodzę po zasiłek? O Jezu, nie, przepraszam za ten głupi żart, to było naprawdę poniżej chyba jakiegoś poziomu. Nepu, nepu. Dobra, lecimy nepu, nepu. West can be taken at the guilds in any land. Clear the quest requirements and then claim your reward at the guild. Okej. Okay. O, i zobaczcie, dzięki tym misjom będziemy w stanie zwiększyć swoje wpływy na rynku, zarąbiście. I muszę zdobywać konkretne elementy. Ej, super. Here is the list of quest-related icons and their purpose. Pod E mamy, w ogóle mamy quest rank właśnie tutaj napisane, to jest ta literka. Miecz to jest pokonywanie przeciwników, mieszek to jest, mamy przynieść z powrotem albo przynieść po prostu specjalny item, bo bring back może oznaczyć obie te rzeczy. CH to jest quest limited only to the current chapter, czyli tylko w danym chapterze można zrobić ten item, ten quest, czyli trzeba te questy robić na początku. RE to jest unlimited quest, czyli te, które możemy robić chyba w nieskończoność, jak dobrze rozumiem. Stickowane są questy, które już skończyliśmy w przeszłości, i new to są nowe questy. Three quests with brackets to proceed with this scenario. Okej, okay, to też jest ważne. Jeśli są brackets, to są nawiasy, w tym wypadku nawet sekretowe, to one nam pozwalają iść dalej w scenariuszu. Also, quest necessary to advance the story will be identified with brackets. Okej, okay. Czyli to co w sumie to jest. Ja nie potrzebuję niektóre rzeczy tutaj czytam, ja wiem, ale nie jestem w stanie przewidzieć też co tutaj będzie na dole. Często, więc przepraszam, jeśli coś się powtarza podwójnie, ale ja chcę też to czasem zrozumieć. Nie jestem nadal w stanie ogarnąć jeszcze tych planów, ale to sobie zobaczymy pewnie za chwilę. Accept quest, co tutaj mamy? To jest jakieś trudniejsze rzekomo. Mamy invasion stab, ghost, SOS, present, logo damage, the law of hero. I tylko to jest jedyne, którego nie możemy zrobić, powtarzać w nieskończoność, jeśli dobrze rozumiem, tak? Bo rozumiem, że całe pozostałe będziemy mogli robić i grindować po prostu. To chyba sobie zrobimy the law of a hero w następnym odcinku. Potwierdźmy akceptację questa. A wiesz co, nie, dobra, przyjmij sobie wszystkie. Przyjmij sobie wszystkie, bo typowy lepek to jest taki, że on sobie przyjmie wszystko. Przepraszam. Może report quest, jako zakończony, jeśli dobrze rozumiem. O właśnie, widzicie, mam już jeden Boxer X Soul. My moglibyśmy zrobić to już wcześniej, ale typowy lepek się nie był z Boxerem. No i dobra, na razie możemy wyjść z gildii. Wiesz co, wyjdźmy, zobaczmy, chcę jakby przejść przez te wszystkie dialogi, żeby w kolejnym odcinku już lecieć na dungeony, bo w kolejnym odcinku będzie dużo zabawy. Wydaje mi się, że na razie tak wygląda, że jest visual novel dungeon. I tak będzie pewnie przez pewien czas, a może potem będą same dungeony. Dobra, nieważne, wychodzimy z gildii. Nowe informacje od Neptune. O, Neptunia coś chce powiedzieć. It's a plan to make accessories. Oh, I want this. Okej. Neptune Collection Obtained. Okej, ciekawe to jest. Jeszcze Cat. Niam. The plan to change the items you can get in your dungeon, nia? Nia? Find out what you get with this, nia? Przepraszam. Nie mogłem, po prostu ja chciałem się... Change items, Virtual Forest. Obtained. Okej.
chciałem się bardziej wczuć w postać, ale tutaj mi to nie wyszło. Okej, i rzeczywiście, przepraszam, to było Virtual Forest, a nie Virtual Forest, ale wiadomo o co chodzi. Przy okazji miałem się nie czepiać Game Industry, bo to są nawet własne wykreowane tutaj, ale ja po prostu, ja naprawdę będę się tego czepiał, bo łatwiej mi jest wypowiadać po prostu niektóre rzeczy. Czekajcie, co miałem sprawdzić jeszcze? Miałem szybko sprawdzić nasze party, nie party, tylko equipment naszych postaci. Czy nie mamy czegoś lepszego dla nich? W ogóle gdzieś Gromnie powiedział, że będzie item, żeby móc obracać te wszystkie postaci we wszystkie strony. Kto to wymyślił? Jeśli rzeczywiście to jest prawda. O, można zmienić procesor? Halo. A, bo to jest zmiana procesora i można sprawdzić jakie... Można zmienić itemy też dla form procesora. Ej, to jest zajebiste. O Jezu, ale w tej grze będzie masakra. Ej, ja nie żartuję. To będzie tyle post... Chciałem być post-processingu, a post... grania, w sensie będę ja tutaj pewnie tyle siedział, żeby na przykład robić im kombosy, że to jest magia. Dobra, co by dalej dać? Czekajcie, status... Nie, questy jeszcze zobaczmy. Active quests. I to są te wszystkie, które dostaliśmy. Completed? Żadnych. Okej, okay. A plany? Właśnie. O, tutaj coś mamy w tych planach. Co to jest? A, plany to są po prostu schematy. O! Czemu tego nie nazwali schematami? Byłoby mi naprawdę dużo łatwiej. Co z tego możemy zrobić? Required materials. Czekajcie, czy... A nie, mogę go... Nie mogę. Aha, potrzebuję po prostu... tych rzeczy, żeby je stworzyć, i jeśli dobrze rozumiem, żeby je stworzyć i one zdejmą ileś tam megabajtów pamięci. Ciekawe to jest na pewno. Więc co, zastanawiam się, czy Life Fragment zrobić? Nie, bo to na razie mamy. I Nebul, co daje Nebul? X details. I will add an item for you, it helps in the just in case moment. Better safe than sorry, I say. Okej, tylko co on robi? Wydaje mi się, że to jest leczący item jakiś, więc fajne, a akcesoria, o, rzeczywiście są akcesoria, zobaczcie, o Jezu, ile to jest akcesoriów. Aha, każdy z tych detali to jest po prostu jakiś tam, naprawdę to jest, każdy z tych to jest coś takiego do, to jest coś typowo do wizualizacji, tak, w sensie, wiecie, visual effect, żeby dawało. Kosmetyczny, przedmiot kosmetyczny. Dobra, nieważne, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, dać łapkę, fajnie naszego Discorda. Przy was serdecznie zachęcam za tymi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jeszcze do rozwoju kanału. W tym miejscu kończymy. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi odcinek. I w następnym już lecimy na dungeony. Lecimy po prostu robić wszystkie misje. Sobie jeszcze raz na wszelki wypadek zdejmę. Zobaczę, w sensie wiecie, zobaczę czego potrzebuję i sobie gdzieś tam zapiszę na kartę, żeby wiedzieć z kim też walczyć, a z kim nie. Tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.